A co my mamy robić? Zajmować się twoim koniem, czy zabezpieczać interesy ludu, milionów ludzi? Szukałem was. Oprócz milionów ludzi istnieje jeszcze pojedynczy człowiek sam ze swoją niedolą. I to także oznacza troskę o interesy ludu. Halo? Nie! Nic straconego, braciszku! Zaciśniemy pasa! Tak, tak! Kiereński nie przygotował środków na naszą rewolucję. Za to my byliśmy do niej przygotowani. Słusznie. Skierujcie ludzi do Piotrogrodzkiej Rady, zaopatrzą ich tam jakoś. Tak, żeby tylko bank dał się przekonać. Jeśli się nie zgodzą, zmusimy ich siłą. Pozwólcie, pozwólcie, proszę. Najlepiej będzie skierować was do towarzyszki Kolontaj. Tam zajmują się zapomogami. Gdzie szukać Kolontaj? Powiedzą wam. Dam wam teraz do niej karteczkę. Tak, proszę. A kto to jest? Ludowy komisarz. A po staremu minister opieki społecznej. Tam wam pomogą. No nie można wszystkiego od razu. Czasami trzeba poczekać. Sami rozumiecie? Rewolucja. Ja bym poczekał, ale ziemia nie chce czekać. Tak? Ma swoje terminy. A tak, tak, tak. Tak słusznie. Dla nas teraz najważniejsze zboża. A zboża nie ma. Jeżeli chłopi nie pomogą, to nic z tego nie wyjdzie. A w sprawie tej ziemi to prawda, czy nie? A tak, tak, ziemia jest wasza. Cała ziemia. Żadnych obszarników. Jednakże, aby otrzymać ziemię, trzeba, aby utrzymała się władza radziecka. No a jak niby tę ziemię brać? A co macie na myśli? Dobrze by było jakąś karteczkę. A to z całą przyjemnością, proszę. A nie taką, to już mam. Weźcie, weźcie, jeszcze weźcie, żeby inni mogli się zapoznać. Tak. Ja tylko... Ziemię trzeba rozdzielić bez niczyjej krzywdy. Sprawiedliwie. Ja tylko nie mogę jednego zrozumieć, żeby w Rosji nie było chleba. No jak to jest? Zboże jest. Zboże jest, tylko trzeba je właściwie rozdzielić. Nie pozwolić rozkradać. Bogacze i złodzieje to teraz nasi najwięksi wrogowie. Zgadzacie się ze mną? Co? Co? Nie, wy tam lepiej wiecie. No nie, mówcie, mówcie. Mówcie, nie krępujcie się. No, złodzieje zawsze będą. No, w każdej władzy sobie miejsce znajdą. Włodzimierze Iliczu, trzeba decydować. Chwileczkę, przecież widzicie, że mamy interesanta. No i to bardzo ważna sprawa. On też ma ważną sprawę. A więc tak, drogi towarzyszu. Dopóki nie zdajecie sobie sprawy, że teraz sami jesteście gospodarzami, złodziei się nie pozbędziemy. Teraz jesteście gospodarzami nie tylko na swojej zagrodzie, ale i w całej gminie także. W całym naszym kraju. A wiecie co? Jesteście moim pierwszym interesantem. Pierwszy interesant. Pierwszy interesant. O, teraz ich będzie, a będzie. Tyle się biednych ludzi nazbierało. No, do widzenia. Do widzenia, towarzyszu. Do widzenia. A niech wam przypadkiem nie wpadnie do głowy proponować towarzyszce Kolontaj waszych prezentów. Nie, 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 no, no, no. Nie, nie, nie. No.